Girl power, you saved Coco. Tia, ale z tej cutscenki, która miała miejsce przed chwilą, dowiedzieliśmy się właśnie dosyć ciekawych rzeczy. Może zacznę trochę od końca, więc Cortex za pomocą tam specjalnego tytana unicestwił Ukę, co spowodowało, że Uka został chwilowo odtrącony od władzy nad światem. I to była pewnie ta zemsta z Of The Titans, gdzie to Uka wykluczył praktycznie Cortexa od planów podbicia nad światem, ponieważ tak się zawiódł na nim. Więc teraz Cortex się zemścił. No ale mogliśmy spotkać tam oczywiście Embryo, który połączył z Cortexem siły w tej gierce. I Embryo powiedział bardzo ważną rzecz, która jest dosyć ważna dla fanów Crasha. Mianowicie przedstawił się jako stworzyciel Evolvoray. Tak jak to kiedyś na jednym z let's playów z Crasha bodajże dwójki albo trójki klasycznego mówiłem, że Embryo właśnie stanął i powiedział: to ja stworzyłem ten Evolvoray i to ja byłem odpowiedzialny za to wszystko. Nie Cortex, to nie Cortex kurde był za to odpowiedzialny. Cortex został, jak to się mówi, przypisywane zasługi. Że wiecie, ludzie przypisują jemu zasługi, a nie Embryo. Więc dlatego Embryo teraz udowodnił, że to on jest stworzyciem Evolvoray i oczywiście Cortex tam potwierdził to w jakimś tam stopniu, no i razem chcą teraz podbić świat. I co Coco zaproponowała dla Crasha i Akuaku, co troszeczkę oni parsknęli, może nie śmiechem, ale bardziej przerażeniem, to, że Coco chce, żebyśmy zdobyli informacje na temat planów Cortexa i Embryo od Niny Cortex, czyli wystosowała taką tak zwaną taktykę, czyli wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, coś takiego. Więc teraz musimy znaleźć Ninę i zdobyć od niej informacje, bo ona może coś wie w tej kwestii. A na pewno wie. W końcu ta ona też została wykluczona od władzy nad światem przez Cortexa. Nie mogę się powstrzymać i chcę zobaczyć, ile mamy procent. Po raz kolejny. Może będzie teraz więcej procentów. Hehe. To jest czwarta misja na 10, bo wiecie, chcę zrobić te dzisiaj 10 misji, ale zobaczymy, czy się uda. Nie obiecuję, bo już mamy godzinę i 12 minut. 11% gry. Ładny wynik. Crash. At places like this, you can climb straight up. See? You don't have to jump everywhere. Just... O, tam mamy laleczkę z Crashem, którą musimy zebrać koniecznie. Ja wiem, jak ją zebrać i ja wam to zademonstruję. Ale cóż, zwiedzamy teraz ostatnią część Wyspy Wampa. Ta gra ogólnie ma 7 lokacji. I to jest ostatnia część Wyspy Wampa, bo zaraz będziemy wtargniemy na zupełnie inny teren. To od razu wam muszę tutaj powiedzieć. I spróbujmy teraz tam wlecieć. Bo ja wiem, że wczoraj mi się udało to zrobić, jak grałem w nocy. O, jest, udało się, za trzecim razem. Ty, a troszeczkę można by powiedzieć, że uszukałem system, bo technicznie tutaj powinieneś się dostać mając Rhino Rollera, ponieważ tak, Rhino Roller powraca w tej części, w tej wersji, w sensie w tej wersji, w tej grze. No, ale jak widzicie, bez niego też da się jakoś dolecieć. Bez niego też sobie damy jakoś radę. Proszę bardzo. 2 na 13. Nie jest to co prawda aż tak bardzo zadowalający wynik, ale jednak. Przynajmniej nie olewamy tych crashowych wudu. Przydadzą się nam do zrobienia 100% w tej gierce. W sumie drugi Raticles się przyda. Osiądziemy sobie teraz tego ciemnego. Ta, ale dalej mi przeszkadza to, że kiedy osiadamy tytanów. You'll have to do it yourself.
dalej mi przeszkadza to, że kiedy osiadamy tytanów, to nie potrafią oni utrzymać swojego kolorku pierwotnego. Czyli jak... Tak, to samo w ogóle zrobiłem wczoraj, więc nic nowego. Dokładnie, to powinienem zrobić na początku, a nie tak jak wtedy. W sensie, podobało mi się to w wersji na Game Boy Advance, że jednak tutaj... O, i mamy 2020 tych Mojosów. To nasz rok był obecny, w którym to nagrywam. Ale idąc dalej, lubiłem to właśnie w wersji na Game Boy Advance, że jak już osiadałeś, powiedzmy, ciemnego Raticle, to on potrafił być ciemny, a nie tak jak tutaj, że on się tak nagle z dupy rozjaśnia. To troszeczkę jest denerwujące i dziwne. Tutaj wam też coś zademonstruję, o ile mi się to uda zrobić za pierwszym razem. O, chyba się uda. Jednak nie. Jednak nie do końca. Halo, halo! Proszę, cofamy się! Tak być nie będzie, co to ma znaczyć? Ej! O, 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 o! Tak, udało nam się pokonać 75 Ratnikuns. Ratnikuns. Nie Ratnikuns, tylko Ratnikuns. Jezus Mary, oni się tak samo nazywają, to jest przerażające. Udało się prawie, widzieliście to? Prawie się udało! Prawie się udało! Ja się nie poddam. Ja będę walczył do końca. Widzicie to? Patrzcie, kurde, mówiłem, że się uda w końcu. Hahaha, dobrze! I wszystko po to, żeby zdobyć tą opcjonalną misję, nie? O, jestem z siebie dumny. Serio, powiem wam szczerze, jak grałem z moim znajomym, to nawet ja takich trików nie robiłem, nie? Bo nawet nie wiedziałem, że takie triki są możliwe. Dopiero wczoraj to odkryłem, tak całkiem przypadkowo. Jestem z siebie dumny, bo przy okazji w tym let's playu też sam się nauczę trochę mechaniki gry. Co będzie oczywiście plusem dla niektórych. Dla niektórych minusem, dla niektórych plusem, jak to mawiają. Tutaj radzę wam uważać, bo tutaj mamy ostrze. No, ostrze, które jest ostre. Uwaga, uwaga, uwaga. I teraz lecimy do góry. Trzeba tutaj porządek zrobić. Dobra, porządek zrobiony. Tam jeszcze nie idziemy, bo tam jest dalsza część i raczej końcówka sekcji z Wampa Island. A my lepiej zejdźmy sobie w dół, ponieważ tutaj na dole nas jeszcze nie było. Bo jak eksplorować, to eksplorujemy do końca, a nie w połowę. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Panie i panowie. Tutaj już byłem. Tutaj nie byłem, na przykład. Teraz już byłem. I tam na dole jest, mamy jeszcze Raticle. That you can store your Titan in order to take them with you across spaces that only you can navigate. I tyle w temacie. Zbiłem go na kwaśne jabłko. A nie osiadam go tylko dlatego, bo jak go osiądę, to nie będę mógł potem zejść na normalny tryb crasha, w sensie ten chodzący. Tylko będę musiał, wiecie, zabijać jednego z tytanów, a to mi się nie podoba. Przepraszam, nie tytanów, mutantów. Sorry, przyzwyczajenie do titansów. Bo teraz to są mutanty, a nie tytany. Chociaż
Bardziej bym powiedział, że te nowe to są mutanty, a te stare to są dla mnie dalej tytany, ale... To już jest moja taka kwestia, gdzie byśmy musieli tutaj wprowadzić pewną debatę. Tam u góry nic nie ma, więc trochę sobie drogę skróciłem. Można by tak powiedzieć. I panie i panowie, wchodzimy już na nowy teren. Tu sobie zapiszemy. Zobaczymy co i jak. 12%. No, niewiele się zmieniło. Wchodzimy już na zimowy teren. I lecimy. Teraz trzeba będzie, kurde, pobić pozostałych Raticles. Bałwanek nawet tu jest. O, proszę. Mutant slaves! We need all mutants brought under NV control. Okej! No to mamy, zaczynamy. Może jakieś ładne combo wbije. Patrzcie, jakich kurde tłuczemy, 44 combo. Nice. O, muza jaka w tle leci, kurde. Crash, don't forget that you can use your creature to freeze water at places like this. Śmiesznie on w sobie kicha, nie? Takie dosyć urocze to jest. Na swój sposób. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale Crash Bandicoot Mutant miał się inaczej nazywać. Początkowo ta gra miała się nazywać Crash Invasion of the Bandicoot Snatchers. Tutaj macie jakby co na ekranie dokładną nazwę. I miała ona nazywać do horroru z 1956 roku Invasion of the Body Snatchers. Taka ciekawostka, którą powinienem wcześniej powiedzieć. Druga ciekawostka, o której chciałem wspomnieć, to jest właśnie ciekawostka z Coco, że jak oglądaliśmy sobie to demko, to tam było Coco grywalne. Co jest oczywiście gównoprawdą, dlatego że kiedy będziecie grali na multiplayerze, to nie będziecie mieli możliwości nawet zagrania Coco, tylko będziecie mogli grać Carbon Crashem, albo dawniej zwane jako Albino Crash. Bo początkowo miał się tak nazywać. I z tego co Wikipedia wytłumaczyła, to gameplay Coco był w fazie skończenia, że mogliście nawet nią grać, ale ponieważ wymagało to dosyć dużej ilości na płytce, tak samo jak i na PSP, bo gra, takie coś też miało się w wersji na PSP pojawić, to stwierdzili, że jako, że to by zbyt dużo ważyło jak na grę na PS2 i na PSP, to pozbyli się gameplayu Coco. A mieli go prawie skończonego, bo mieli go bodajże na 90% skończonego albo na 80%, coś takiego. Gdzieś to wyciekło w zasadzie, że gameplay Coco praktycznie był prawie że ukończony w 80%. No to co, lecimy dalej. Teraz będziemy musieli przyciski tutaj ogarniać. O! Klasyczna muzyka z Titansów. Pamiętam ją. Leciała w epizodzie pierwszym. A New Hope. Takie rzeczy to się normalnie pamięta, moi drodzy. Yeah! Kolejny upgrade. 3 upgrade'y z 5 mamy dla naszego Raticle. No proszę, proszę. Jesteśmy teraz w ulepszonym Iceberg Lab, hehehehe. Tja. Chciałbym, żeby to było Iceberg Lab. Serio, Iceberg Lab mi się bardzo podobało z Crash'a Twisality. Oczywiście ten teren zimowy też mi się bardzo podoba, nie myślcie, że nie. Naprawdę, bardzo fajnie tutaj twórcy wykombinowali.
W ogóle też taka mini ciekawostka, wiecie, że... Oj, przepraszam, nie chciałem. I'm the architect's assistant, by the way, and I'll be acting as translator, as he doesn't care enough about you to form actual words. Okay. Nic szczególnego tutaj nie mówicie. Ten sobie tutaj uderza w posok, a ty? Co masz ciekawego? Lol, nic ciekawego nie macie do powiedzenia, tylko w zasadzie jakiś tak dydy mały, że o, cześć Crash, o, co tutaj robisz? Czego tutaj szukasz? Ale dobra, wracając do tematu. Widzicie te save pointy jako te takie totemy, nie? Ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale pierwotnie save pointy miały być oznaczone jako kryształy niebieskie. Nie wiem, dlaczego się tego pozbyli, jeżeli ma być szczery. U, ktoś tu potrzebuje pomocy. There's a prison near here. Weird place, spooky place too. I stayed there a spell. Nice view, but lousy ambience. I wouldn't go there. Everybody but me that went there never came back. Those scary girls made sure of that. That prison sounds pretty weird, Crash. There might be some link between it and evil school. Yeah. Travel to the Ice Prison, czyli mamy iść teraz do zimowego więzienia. Okej. Piąta misja. To jest piąta misja z 23. Tak tylko przypomnę. I co? Let's do it, idziemy tam. My się niczego nie boimy. Niczego się nie boimy. Wręcz przeciwnie, lubimy sobie eksplorować, co nie? Ale przyznam jedno, te lokacje w tej gierce są mega, ale to mega ogromne. Serio. I to jest też na plus, bo przy okazji gierka nie jest taka jakoś, nie wiem, zbyt krótka. Bo czasami odnosiłem wrażenie, że niektóre epizody w Crash of the Titans były na szybko robione, bo trochę za krótkie niektóre były, nie będę tego ukrywał. Ale tutaj to krajobrazowo, to proszę państwa, to są kurde piękne tutaj widoki. Bardzo ładnie zrobili. Może kombo utrzymam do jakichś 60 czy coś takiego, znaczy 60 już mam, ale do 100. No i już, po moim kombo. Mnie debil kurde ze ściany zabił. Gin przy pani frajerze za to. Wkurzyłeś mnie, kurde. Wszyscy mnie wkurzacie, kurde. Nie mogę na spokojnie gadać, bo wy mi tutaj triggerujecie mnie. No i oczywiście teraz będziemy kichać. Zapominam ciągle, że nasze mutanty / tytany mogą się łapać, nie? O, kichniby w TNT. Jeszcze raz, bo to jest takie fajne. Jeszcze raz. Ej, to mi się podoba bardzo, nie? To jest mega fajne. Dawaj, jeszcze raz. Jezu, to jest takie głupie, ale takie śmieszne, nie? W sumie jak grałem z tym moim znajomym, o którym wam opowiadałem w of the Titans, to tutaj mieliśmy właśnie jakiś taki dziwny problem, że nie potrafiliśmy jakby troszeczkę zdać się na instynkt i iść po prostu do przodu.
co przed dojściem do jakby Ice Prison, czyli w miejscu, gdzie teraz jesteśmy, w tym lodowym więzieniu, to zgubiliśmy się, nie? I mieliśmy takie, what the fuck, co tutaj się właśnie odpierdziliło teraz. No ale wszystko się potem unormowało. No i mamy to, co chcieliśmy. Zbliżamy się, kurde, wielkimi krokami do końca. Możliwe, że tej lokacji. Bo nie wydaje mi się, że ona jest jakoś super wielka, bo patrzę, że teraz jesteśmy na dole, co zaraz pewnie się okaże, że wyjdziemy z jakimś innym alternatywnym wyjściem. Jestem wręcz pewien tego. Okej, znowu konfrontacja z tymi dupkami. Mogło być gorzej, więc let's do it! Lecimy z grubej rury! Okej. Combo 85 to już jest dobry znak.